to guten Morgen! Tutaj z 48 km Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie. Dziękuję za parę subskrypcji, które już padło od momentu wypuszczenia pierwszego filmiku. Znaczy od wypuszczenia filmu o tym, że jadę to co jadę. W tej chwili 48 km zrobione w 2 godziny, także fajny czas. Zawsze to parę minut na to, żeby sobie odetchnąć. Na razie uciekam przed deszczem, chociaż tutaj ten odcinek, co teraz jadę, jest mokro, ale lecimy, ciśniemy. Przede mną fajne, duże miasto Wismar, bardzo piękne. Włączę kamerkę, bo tutaj, jak już pewnie widzieliście, będzie GoPro przymocowane i będę mógł coś tam Wam fajnego pokazywać, a staróweczka jest przepiękna, więc włączę pewnie na cały ten odcinek, żebyście też mogli trochę popodziwiać. Spakowany full, kurtka w razie, żeby zmoknąć. Super temperatura, bo będąc w bluzie nie jest mi gorąco, ale nie mam spodni długich, nie jest mi zimno, więc temperatura idealna. Lecimy, nabijamy subskrypcję, jeśli dopiero oglądasz, a nie wiesz o tej akcji, to tym bardziej naciśnij suba. Lecę dalej.
195 km na takim tle mostu, chyba miejscowość Jarmen. Takie atrakcje są też. Tak, robimy challenge'a 1000 km 50 godzin. 9,5 godziny brutto za mną i 195 km. Chyba 70 km zostało mi niecałe do Świnoujścia. Tam jakieś zakupki, woda, te sprawy i powrocik. Także jest gruba akcja, wklikiwajcie tam subskrypcję, bo to 1000 subskrypcji też musi być. No i wjeżdżamy na Uznan. Za 37 km tankowanko. Tak wieje, że to jakieś nieporozumienie jest. Jedyne 260 km pod wiatr, także luzik. Kupiłem sobie, mam nadzieję, pyszne kanapeczki. Będziemy cisnąć dalej, no morale spadły przez ten wiatr, ale ciśniem, nawet nie chcę się kamery włączać przez to, mimo że jest słońce, jest zimno i nie jest fajnie, ale już niedaleko. To nadszedł czas, żeby podsumować akcję, jaką miała być 50 godzin 1000 km. Dzisiaj mamy poniedziałek. Udało się wbić, uwaga, aż 3 subskrypcje, za co z całego serducha dziękuję. Aż 3, miało być 200, ale to tam mały szczegół, 2 w tą czy razy 100 w tą. Dlatego postanowiłem, jak zobaczyłem po 2 dniach, że nic się nie dzieje, wracając ze Świnoujścia, czyli już po 500 chyba tam wyszło, 40 km, stwierdziłem, że nie będę się przemęczał i, że tak powiem, pojeżdżę sobie na spokojnie.
Dzisiaj poniedziałek, taki mały rozruch po spaniu. Jeszcze raz dziękuję, a najwierniejsi fani, mam nadzieję, że i tych trzech subskrybentów dotrą do tego momentu, gdzie im właśnie chcę za to podziękować. I tak nawiasem, wykluła się bardzo ciekawa rozmowa pod postami na YouTubie, gdzie relacjonowałem mniej więcej stan, w którym momencie, znaczy w którym momencie, ile kilometrów już jest zrobione. Chodziło o to, że po co w ogóle robić w październiku 1000 km na raz, że lepiej sobie zrobić przerwę. Kurczę, no fajnie, dzięki za troskę, to raz. Dwa, każdy z nas robi co chce, nikt mu nie musi dyktować, co ma robić. Ja sobie wymyśliłem ten cel w czwartek, w piątek zacząłem go wykonywać, więc takie rzeczy lubię najbardziej, czyli na spontanie. Druga sprawa, był pociągnięty temat regeneracji. Słabe jest to, że pisząc mi o tym, że ktoś subuje mój kanał, ogląda, śledzi mnie i nie rozumie pewnej rzeczy, że Worum Kolarzyna to jest specyficzna jednostka organizmu, który niestety nie jest w pełni zdrowy, więc nie ma co w ogóle rozpisywać się na ten temat i obgadywać, jak powinno być, bo u mnie jest całkiem co innego. Sam fakt i przykład, że żaden dietetyk, jak do tej pory, do którego się nie zgłosiłem, nie chciał podjąć w ogóle ze mną współpracy ze względu na tą jednostkę chorobową. Więc to już mówi dużo za siebie. Tym bardziej treningi. Ja z moim jelitkowym, nawet omijając pracę, jaką wykonuję i w jakich godzinach, bo każdy ma różne obowiązki, różne prace, jestem w stanie zagwarantować sobie i trenerowi tego, że wykonam trening nawet na 80%, bo jednego dnia może być tak, że będę czuł się zajebiście, a drugiego dnia wstanę, będzie ok, a za 2 godziny będę miał zrzut histaminowy i cały dzień będzie w dupie, więc to się tak nie da. I u mnie coś takiego jak regeneracja w trakcie sezonu nie istnieje. Dam wam prosty przykład na wyścigu, w sumie na pierwszym moim wyścigu, bo w tamtym roku na Pięknym Wschodzie. Wyobraźcie sobie, specjalnie wziąłem sobie parę dni wolnego, żeby odpocząć, pojeździć sobie, o, powiedzmy w takim rytmie jak teraz, czyli gdzieś tam godzinkę po to, żeby serducho nie zapomniało o swojej wydolności. I wyobraźcie sobie, że mój organizm wymyślił sobie, start miałem chyba o 7, chyba o 7, 7.40 bodajże. O 2 w nocy był zrzut histaminowy. I teraz powiedzcie mi, jak ja mam się ustosunkować i jak mam sobie zaplanować regenerację. W tym momencie była regeneracja przedtreningowa. Zdrowy człowiek w tym momencie magazynuje glikogen. Mój organizm tego nie robi w pełni sprawnie. O, żeby się nie zrozumieć źle. O 2 w nocy miałem zrzut histaminowy. Jakby ktoś się pytał, co to jest, tak, miałem srakę do 4 rano. O 6 musiałem już wyjeżdżać, żeby zdążyć na start. Także u Worona Kolarzyny nie ma czegoś takiego. A jeśli obserwujecie, to mnie cieszy to bardzo. Jeśli śledzicie moją nudną historię, cieszy mnie to jeszcze bardziej. Ale trochę myślunku, jeśli chodzi o kwestie tego typu, bo nie można mnie porównywać do zdrowego człowieka, bo gdybym był w pełni, no nie musi być w pełni,
ale żeby mój brzuch działał prawidłowo, to uwierzcie, w wieku, w którym jestem, bym był pewnie na emeryturze kolarskiej już, albo jechał swój jakiś ostatni sezon jako pomocnik, więc tutaj nie ma co się rozwodzić, bo niestety moje kolarstwo polega na tym, że worem kolarzyna 95% jedzie serduchem, a 5% mięśniami. Niestety to tak nie działa u mnie, więc jak dotrwaliście do tego momentu, jesteście fanami i to rozumiecie, to bardzo dziękuję. Jak nie, to trudno. Najwidoczniej, nie wiem jak to powiedzieć. No nie wiem, nie oglądacie z uwagą. Tak samo jeśli chodzi o sprzęt. Powiecie, a po co ci taki rower, po co ci takie koła, po co ci to, po co ci tamto. A po to, że mój organizm nie jest w stanie wytwarzać większej mocy niż wytwarza teraz. Jeśli uda mi się nawet chociażby zrobić formę, to znowu wracamy do tego momentu przed wyścigiem. Jest rzut histaminowy i mój organizm nie jest w stanie się zregenerować tak szybko. To raz, dwa, ta regeneracja praktycznie nie istnieje. Także tutaj nie ma co w ogóle się rozwodzić na ten temat, bo u mnie coś takiego nie istnieje. Jeszcze fajną kwestią będzie, żeby wam dać przykład wyobrażenia sobie, w jakim stanie czasami jeżdżę, a jest to bardzo często, bo moja procedura startu, jeśli chodzi o rower, to polega na tym, że praktycznie kolacja u mnie nie istnieje, jak jadę na drugi dzień na jakiś dłuższy wypad. O śniadaniu możemy zapomnieć. I dopiero gdzieś tak po 2 godzinach jazdy wlatuje pierwsze jakieś jedzonko. Chociażby przykład z rapu tegorocznego, gdzie pierwsze jedzenie wleciało dopiero około godziny 17, czyli praktycznie 20 godzin przed startem nic nie jadłem, żeby brzuch był w miarę pusty i można było jakoś tam jechać. A w jakim stanie zazwyczaj jeżdżę? To będzie chyba prosty przykład, bo praktycznie każdy z nas, ja nawet nie wiem, miał coś takiego jak grypę żołądkową czy jelitową. I teraz wyobraźcie sobie, że taki worąg kolarzyna w takim stanie jeździ na rowerze. Więc możecie sobie pokrótce wyobrazić, jak to jest, bo zazwyczaj znajomi po pierwszym dniu nie mogą wstać z fotela, a co mówiąc, przez przeszło 20 lat w ogóle funkcjonować. Więc taki przykład do wyobrażenia sobie, jak to w ogóle u mnie wygląda. Mój kanał powstał z myślą o tym, żeby ludzie z IBS-em, czyli z tym, co posiadam, po prostu odważyli się na więcej. Wiem, jak wygląda ich życie, wiem, jak wygląda ich codzienność. Uwierzcie, to nie jest nic fajnego, jeśli na przykład nie możecie wyjść z domu, a jest masa takich ludzi, którzy przez to nie wychodzą z domu, mają problemy w rodzinie, w pracy. Wyobraźcie sobie, że worąg kolarzyna nigdy nie był na dyskotece, na żadnych imprezach, bo po prostu nie ma sensu być na czymś, gdzie będziemy się stresować, czy wytrzymam, gdzie jest kibel. To nie jest takie proste, nie jest hop-siup. Porównywanie mnie do normalnego, zdrowego człowieka to jest bardzo złe, bo niestety tak to nie działa. Bo teraz kolejna rzecz. Jeśli zdrowy człowiek wziąłby się, powiedzmy, za ultrakolarstwo, wymyślił sobie taki cel i chociażby przejechanie 500 km na moim rowerze, chociażby, to uwierzcie, że z moimi tipami i z moim doświadczeniem, jeśli chodzi o suplementację,
No z dietą niekoniecznie, ale jeśli chodzi o suplementację i treningiem, to każdy zdrowy człowiek jest w stanie mnie objechać spokojnie w 3 miesiące. Bo moje moce nie są jakieś tam super wysokie, a średnia powiedzmy z trasy 120 W to są żadne waty, więc każdy zdrowy człowiek jest w stanie to zrobić, kurczę, nawet nie w 3 miesiące, a szybciej, jeśli by tylko chciał. Także ja dziękuję za to, że oglądacie. Jak dotrwaliście do tego momentu, to już w ogóle mnie to cieszy. Jeśli jesteście dla kontentu rowerowego, to podejrzewam, że do tego momentu dotrwaliście. Jeśli jesteście dla kontentu zdrowotnego, to prawdopodobnie nawet nie włączaliście tego filmu, ale i tak każdemu z osobna dziękuję, bo sam śledzę jakiś tam twórców i też czekam na ich filmy. A niestety z jelitkowym nie jest proste, chociażby jakieś kamerowanie z tras czy coś, bo niestety ja koncentruję się na brzuchu i na kręceniu, ale korbą, a nie staram się skupiać na kamerowaniu, bo niestety to mnie rozprasza i potem są nieprzyjemne akcje po drodze, których no staram się unikać. Kiedyś powtórzymy akcję i nieważne, czy to będzie koniec sezonu, początek sezonu, środek, bo u mnie czegoś takiego nie ma. Ja jeżdżę cały rok na dworze. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak zima. Jedynie nie jeżdżę na szosie, jak po prostu jest śnieg na drodze, więc wtedy odpuszczam, a tak jeżdżę, staram się cały rok. Mi zostało jakieś 15 km. Tak mi się wydaje, może trochę więcej. W tym momencie wyjdzie mi jakieś 680 może kilometrów. Także i tak jest dobrze. Nie jest źle. Jak na gościa ze sraku, jest bardzo dobrze. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jakimś może teście, jakiejś recenzji. Niedługo może coś pojawi się o suplementacji właśnie. O jakichś tam nowych odkryciach technicznych. Więc trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.